Przechodzimy do kolejnego podpunktu E. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 167/21 i 167/23 położonych przy ulicy Dworcowej w obrębie geodezyjnym numer 09 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku numer 326 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały na druku 326 dotyczy nabycia dwóch działek położonych przy ulicy Dworcowej. Nabycia zamierzamy dokonać od spółki PKP SA. Jest to nabycie odpłatne w ramach realizacji inwestycji pod nazwą budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Budżetową przedstawi przewodniczący Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa uchwałę na druku 326 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Roman Gołyński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku numer 326 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Zagłosowało 17 radnych, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpunkt F. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 167/20 położonej przy ulicy Dworcowej w obrębie geodezyjnym numer 09 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku 327 przedstawi również pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 327 dotyczy również nabycia od spółki PKP SA działki oznaczonej numerem 167/20. Jest to również nabycie odpłatne. Dotyczy również realizacji budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie, związanej również z rewitalizacją, adaptacją dworca i utworzeniem komunikacji zbiorowej, przy czym zgodnie z życzeniem PKP rozbiliśmy to na poszczególne uchwały. Takie mieli życzenie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Budżetowej. Przedstawi przewodniczący Komisji Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa przedstawioną uchwałę zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Roman Gołyński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku numer 327 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu G. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 76/8 położonej w obrębie geodezyjnym numer 10 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku 328 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały, druk 328. Dotyczy wyrażenia zgody na tym razem nieodpłatne nabycie również od spółki PKP działki 76/8 położonej w obrębie 10. Działkę tą zamierzamy nabyć w związku z budową ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodniczący Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado,
Komisja budżetowa uchwałę na druku 328 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Roman Gomuński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku nr 328 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję, otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? 17 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu H. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 167/22 położonej przy ulicy Dworcowej w obrębie geodezyjnym numer 09 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku 329 przedstawi również pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Wysoka Rado, kolejny projekt uchwały na druku 329, podobnie jak poprzednie, dotyczy nabycia nieodpłatnego nieruchomości do zasobu gminy miejskiej Kościerzyna. Jest to działka 167/22, położona w rejonie ulicy Dworcowej, również związana z inwestycją pod nazwą budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodniczący Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, uchwałę na druku 329 Komisja Budżetowa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Roman Gomuński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, projekt uchwały na druku nr 329 Komisja Komunalna zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy za pomocą urządzenia podniesienie ręki. Chyba coś. Bardzo, bardzo proszę jeszcze o reasumpcję głosowania, bo chyba coś nie zadziałało urządzenie. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? 18 radnych głosowało za, przeciwnych nie było, uchwała została podjęta jednogłośnie.